O, tutaj coś widzimy specyficznego. Specyficznego. Pytanie, czy to bardziej... Nie wiem, kusi, żeby zostawić te dwie dwójki tylko po to, żeby go zdenerwować. Dobra, jako że to jest i film, i tak na kanał, no to czego się nie robi? Bo o mój Boże, on nie będzie... Jaki on będzie zły! Jaki on będzie zły! Dobra, widzę, że żarty się skończyły. Dawaj, te, dawaj, 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 ta. A już dwa razy więcej! No i mamy wstępniak. Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale. Moi drodzy, moi mini. Dzisiaj prawdziwa bomba, ale jak ja mówię, że dzisiaj to prawdziwa bomba, ok? Taka bum i będzie knockout. Jaki knockout? Słuchajcie, ktoś stworzył naprawdę bardzo niestandardowe połączenie. Jest tutaj Lucian i jest Taric. I jak to ma działać, zapytacie? Odpowiem, nie wiem. Czy my to sprawdzimy? Sprawdzimy. Czy będzie to działać? Nie wiem. Moi drodzy, Poppy, Taric, spoko. Lucian, nie mam pojęcia. W sensie, pamiętajcie, że Luciana musicie jakoś awansować. Jeżeli jest tu Senna, jeszcze tego deku nie sprawdzałem, także potraktujcie to jako nowość dla was i dla mnie. Bo ja tak się składa, że tylko tak rzuciłem oko na to połączenie i stwierdziłem, to musi znaleźć się w materiale, dzisiejszym materiale. Także, moi drodzy, prezentacja Taric. I to nie koniec! Nie koniec niespodzianek, dlatego że my mamy tutaj kamiennego pogromcę. Jak ma działać tutaj Lucian? I czy jest tutaj Senna? No ja tutaj przyznam wam się szczerze, Senny nie widzę. Widzę natomiast bardzo silnego Borsumisia, petrucytowego, to taki standard, jeżeli chodzi o granie wokół takich właśnie deków. Mamy tu szybko piórego, który zawsze się też znajduje. Mamy co ciekawe kucharza tutaj, zobaczcie, wojskowego, żeby tutaj oczywiście zagrać pod to wsparcie. Wsparcie, które jest całkiem nie najgorsze. Esmus też wspiera. Mamy kamizelkę. Po co ta kamizelka? Zapytacie? Nie wiem. Ale z pewnością jedna z tych postaci naszych ją założy. Moi drodzy, mamy bardzo mało zaklęć, no bo gramy, nie wiem czy w końcu to powiedziałem czy nie, gramy pod zwiększanie kosztu zaklęć. Jeżeli to was nie przekonuje, to nie koniec. Mamy jedno wyposażenie, jedno. Także kolejna niespodzianka. Mamy tutaj wspieranie, kolejne. Bardzo fajna karta, pamiętajcie, że to jest przekazywanie, niesamowite kombo. I słuchajcie, kolejna niespodzianka. Mamy tutaj majestatyczny gwiazdoróg. Taka karcioszka, słuchajcie, leczymy sojusznika i swój Nexus o 5, o 3 przepraszam, o 5, no nieźle sobie pojechałem. Po co taka, nie wiem. Słuchajcie, wiadomo, siła bohaterów to jest jakaś koncepcja, żeby to zrobić jedno dobre combo, wspierać nasze karty, czyli no jak rozumiem Wirli, no staramy się wchodzić w takie wymiany, no jak najlepsze dla nas, ale podejrzewam, że i tak wszystkie karty po drodze stracimy, no jak to ma działać, nie wiem, ale się dowiem. Taki kanał na YouTube. Moi drodzy, mamy tutaj jeszcze oczywiście złotą egidę, żeby zagrać wokół Luciana. No ale skoro gramy pod buffy, gramy pod kontrowanie przeciwników, to po co tutaj ten Lucian? Nie wiem. Czy ten deck śmiga na standardzie? Nie. Ten deck jest oczywiście na wieczności. Czemu tutaj nie ma Poppy? Nie wiem. Także słuchajcie, no wyzwanie dzisiaj nie małe. Zobaczmy, może się mylę, może gadam głupoty. Zobaczmy, jak się ten deck zaprezentuje w grze. I jedziemy. Talia ta, jakimś cudem, miała niesamowicie dobre win ratio na jakiś topowy deck, jeżeli chodzi o popularność. Jaki już nie pamiętam, musicie mi to wybaczyć. Tak bardzo zafiksowałem się na tym... Tak, to wczorajsza czekolada ze streama. Tak bardzo zafiksowałem się na tym połączeniu, że nawet nie sprawdziłem. Jakościowy youtuber Łuszak, witamy. 27 sekund reklam. Okej, znamy temat. To może się udać. To może się udać. Ale combo. Oh my goodness. To ja biorę to. Biorę? No nie wiem. Muszę na wszelki wypadek. Ale combo. Mniam mniam. Mniam mniam. Oh my goodness, ale combo leci. Rozniosę cię na drobny mak. Lucian jak Teemo, tylko że lepszy, bo ma 2-1. No i 3-2 tutaj. Zdecydowanie 2-3. Daje nam nieograniczone możliwości. Dorzucamy Borsumisia? Pewnie, że dorzucamy. Nie dajemy się zbejtować. Kurde.
Jak zrobię tak i tak, Lucja tu prawie padnie. Damy mu co prawda broń. Nie opłaca się. Idziemy w obrażenia. W następnej rundzie mamy niezłe combo, więc ja idę pod obrażenia. Jak stracę Lucjana, to jest 5-5. What? No way. Co ta karta tu robi, ty? Tutaj blok i tutaj blok, tak? Nie dotykaj. I tutaj. Posłuchaj mnie. Na odwrót. To niebezpieczne. No, tak też myślałem. Dwa mistyki tutaj by musiał mieć. Boom, boom, boom. Szkoda, że ta karta przeżyła na nasze nieszczęście, ale no na razie wszystko działa. Ej, nie za dużo tych borsumisiów? Mamy odpowiedź. Chyba, że mistika dobra, ale wtedy mówi się trudno. I borsumisz dostanie dzwon. Idziemy na wymianę, pewnie. Czemu zwariował? Nie wiem. Słuchajcie, no mamy mały problem, bo tu będzie piąteczka, ale po co ta piąteczka jest tu gra? Dobra, jak się robi to combo? Nie wiem, jak się robi to... Kto gra taką kartę, widzu? No kto gra taką kartę, ty? No kto? Kto gra taką kartę w tym deku, nie? Kto? No way. Ale jajca. No mnie to totalnie rozwaliło, nie? Czekaj. Czekaj, widzu, bo muszę to dobrze zrobić. Chyba, że zrobimy tak, tak i tak. Szydła, not bad. Ty, no ale co to było za zagranie, ty? Kto gra taką piątkę, widzu? Jezu, ale mnie ograł, ale to na wszystkie świętości... Ja tego się nie spodziewałem. Co to jest za mieszanka wybuchowa? Rzeczy same się nie polepszą. Nie wiem, to jest jakieś nieporozumienie, ty. Spoko, mogę mu zabić eko. Przecież szanse na to są drastycznie małe, ale... Błagam, 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 przecież to będzie OP zagranie, jeżeli to się uda. Zdziwiony? Ja też byłem w poprzedniej rundzie. Rozumiem, co chciał zrobić. Ale za mało, żeby wygrać grę. Myślę, że tu może powiedzieć silence. Znaczy ten taki shurimowy, żeby była. Raz, dwa, let's go. Jak rzuci mi jeszcze jedną, jeszcze jedna taka piątka? No way. Mm-mm. Nope. Impossible. Mm-mm. I don't believe. I don't believe. Jak znajdzie piątkę, widzowie, przyrzekam, że robię sobie przerwę do Runetery na pół dnia. Nie, niemożliwe. No, może być. Może być, może być, może być. Jak to działało? Czyli tak, muszę dać tobie, tobie. Tobie, tobie? Uuu, shit. Okej, wiem, co zrobiłem źle. Kupmy się. Boom. Trzymać się mocno. Heavy briefing, heavy briefing. Zobaczmy, czy miałem rację. Bez awansu, bez awansu. 1 HP, 1 HP. Musisz tutaj, musisz tutaj. No way. Możesz tutaj, możesz tutaj. Ale combo siadło, oh my goodness. Ta karta jest jakaś przepotężna.
przepotężna. I ma ten śmieszny młotek, co jest za 3 punkty, co dobiera lub niszczy lokacje. Spokojnie, to było 4. A. Takie buty. Dobra, może być, może być. To nie jest przegrana gra. Może być. Może być. Esmus na razie uderza. Dobiera bohatera. Może dobrał coś słabego, przekonajmy się. Ile? Nie dobrał bohatera, tylko dobrał eko. No dobra. No dobra. Uderz nas. Wal. Mógłbym to spalić w sumie. Ale to będzie dodatkowy buff. To w sumie pauza. Czyli tak. Ty. Dobra, no way. Nie ma. Nie wierzę w to, że się obroni. Czyli tak. Czekaj, widzu. To jest tak. Tak. Niby taka piątka, już wiem, ciekawy plan, już rozumiem jego deck, ale no niestety zbyt wolny, a my mamy potężne jednostki na stole. A i tak źle rozłożyłem stół, więc chciałem jeszcze poprawić, bo tam źle zdałem z kucharzem, bo tam czwórka była zła. Tam trzeba byłoby kucharza i dopiero wtedy. Ale gierka piękna, jedziemy z kolejną. Tak jak myślałem, jest jeden problem z tym deckiem i ten problem nazywa się... chyba w ogóle gracz stopki, bo kojarzę ksywę. Ja nie wiem, czy on też nie streamował? Dobra, grunt, że... No tak! Jestem oazą spokoju. Ta karta wygrałaby mi grę, gdybym ją cholerną dobrał w poprzedniej grze. Wiecie, czego nie dobrałem, nie? Nie widzieliście tej gry. I dobrze, że nie widzieliście. O Boże, aż się zagotowałem na ten widok. No zagotowałem się, widzowie, nie? 1-1? Czy tam 1-2? O Jezu, jeszcze gorzej. Ty, no ale ta ksywa mi coś mówi. Dajcie znać w komentarzu, czy wam coś mówiła. Widzieliście ją wcześniej. Najlepiej byłoby oddać. Myślę, że teraz jest smusik, bo tutaj nie ma dużego zagrożenia. I najlepiej będzie taki kamienny pogromca w następnej rundzie, bo wiemy, że już ma zaklęcia. Na 100% wiemy, że ma zaklęcia. Właśnie o to chodziło, Bum. Nawet jak coś dorzuci, I don't care. Spokojnie, my mamy jedno zaklęcie. I to on musi się pozbywać teraz tych kart. Oczywiście zaatakujemy, bo ja jestem mądry. Pozbądźmy się jednej karty, żeby nie było już blokerów. Prawie pozbyliśmy się drugiego blokera. W następnej rundzie mamy 2-2. Nie będzie w stanie rzucać żadnego zaklęcia. Zobaczcie, że wykucie kosztuje aktualnie u niego aż tyle punktów. I w następnej rundzie uzupełnimy sobie piąteczką. Petrucytowy kusi jak cholera. Petrucytowy kusi i my pod petrucytowego sobie zagramy. Tak. Mogę przyjąć 6 na klatę. Bo wiemy, że ma jednego buffa. Wiemy, że mój przeciwnik ma jednego buffa. Ja by tego buffa, bym się teraz go pozbył. Ale mamy tylko jednego wsparcia, więc musimy dorzucić, bo piątka nie zadziała. I co teraz zrobisz, kolego? O kurde, belety. I don't care. Mamy buffa, żeby dać tu i tu. No jest to jakaś koncept... Nice. A może tak wymusić zagranie i zagrać złotą egidę? No to jest jakaś koncepcja, ty. Czyli musi być... Dobra, jest to jakaś koncepcja, czy musi być tak? Teraz musi być tak? Nie, widzu, czekaj. Nie, to musi być tak i ty musisz złapać tak. Musisz dać buffa tak. Czy jest szansa, że ta karta ogólnie przeżyła? Nie. I złota egida i potencjalne przygotowanie stołu. Dobra. Chrzanić.
Jolson tak zwany. Nie powinienem tak robić, ale znacie mnie. Znacie mnie nie od dzisiaj. Polski husarz nie może tutaj powiedzieć nic innego. Szkoda, że nie mam jedyny... To jest świetna wiadomość, bo właśnie oddał nam potencjalnie ruch. Very good. Czyli tak. Ty. Albo nie. Ty. Ty. Ty, ty, ty. 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 I tak. Piękne. Ratuj sobie to. Ratuj sobie to, bo wiem, że chcesz. Ale buff. Co byłoby z magnetytem, ty? To mi już... widzicie, że mi przeszkadza bardziej niż pomaga, nie? Więc siła... Siła... Musimy dorzucić kartę w następnej rundzie. Niestety jest to karta 1-3. I to mi się wcale nie uśmiecha. Nie mamy też Tarika. Mówiłem, że będzie ratować. Ładnie tutaj to wyklikał. Nie blokował w ogóle 2-1. Zmarnował wszystkie punkty i aktualnie nie ma nic na stole. On chce zagrać pod zwiat. I tutaj ten zwiat, powiem wam, no, fajny pomysł, fajny pomysł. Co wam to, co powiedziałem, gościu, nie masz szans. W następnej rundzie tak się składa, że mam siłę bohaterów za 10 punktów i możesz mi wierzyć na słowo, zagram ją, bo mi zabrakło w poprzedniej grze. Tak jest. Ziomeczku, ja cię kojarzę, później sprawdzę na YouTube, kim ty jesteś. O Jezu, on jeszcze punkty zmarnował. Matko Boska, nie gra pod zwiat tutaj. Oh my goodness. Let's go. Let's go. Szczerze, ziomuś, to nie wiem, czy nawet Orn cię ratuje aktualnie. Dobra, I am ready. You are ready? I am ready. Czy będziesz chciał mnie zaatakować wszystkim? Czy będę musiał tutaj coś poświęcić? Ciężko powiedzieć. Oby nie atakował. Wtedy by nam bardzo pomógł. Pytanie, czy ma podwójnego Frostbite'a. Tak myślałem, tak myślałem. Ale tej karty możemy się pozbyć. Czy on to zauważył? Chyba nie. I zmarnował wszystkie punkty. Ale w sumie w następnej rundzie się lepiej pozbędę. To mogę przyjąć na klatę. Nie przeszkadza mi to. Nie przeszkadza. On chce się pozbyć naszej karty, ale ja mu na to nie pozwolę. Ale widzicie te statystyki? Zabójcze statystyki. Ma Orna. Myślę, że ma coś jeszcze w formie zaklęcia. To już muszę przyjąć, gdyby miał Mystika. Najbardziej muszę niestety tutaj zagrać. Tak. Czy jeżeli zagram dwa... Nie, bo mam dwójkę tutaj. I wtedy będę mieć sytuację 7... Do 2-9 nie mogę. Nie mogę, niestety. Ale jakbym znalazł Jastrzębia za 1, to ło, Matko Boska, jedyna ty. Niestety. BOOM! Możesz mieć tylko bitwę na rybie, która jest powolna, brachu. A mam combo. Mam combo. Widzicie to combo 4-5-4-5-2-4? Ja widzę. Szkoda, że ta dwójka była za droga. W sensie, jakbyśmy mieli jeszcze kucharza. Zauważcie, że gramy bez ani jednego bohatera, nie? MVP. Rage quit. Rage quit. Oh my god. Rage quit. Dobra, bo zaraz znowu będzie ktoś z widzów mówił, że za dużo mówię po angielsku. Jak przetłumaczyć na polski rage quit? Rage, czyli złość, quit, no to wyjście. Wyjście zła? Śmieje się tylko, ok. Naprawdę on wyszedł. Typ tyle miał punktów, tyle odznak i naprawdę nie może znieść jednego zagrania? Cringe'uwa, ziomeczku, cringe'uwa. Cringe jak się patrzy. Ale Frostbite podwójny by go uratował. Chwilowo. Za piąteczkę.
Jak coś, to gość się nazywa Syoulyty. Przepraszam, Syoulyeaty-ery. Uuu. To było takie długie myślenie. I understand now. Czyli tak. Trzeba tak, mamy tylko jedną ściągajkę. I najlepiej, żebyśmy stracili mało value. Nie zabijasz, tylko ty zabijasz. Więc tak, 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 let's go. Gościu, nie wiem czy wiesz, ale teraz musisz blokować, więc damy Norę. Musisz dalej blokować. I tak się składa, że ja mam zwiat. I tak się też składa, że tracisz calutki stół. Więc dziękuję, że raczyłeś zacząć grać, bo jak widzisz, no ta karta poprzednia, no nie za bardzo cię ratuje, nie? I teraz robimy sobie znów tak. I znów baw działa. Jedną grę przegrałem, dwie na razie wygrałem. Tej jednej wam w życiu nie pokażę, bo to był nieśmieszny żart. Ale no ten deck nawet śmiga. I ostatnia, trzecia gra, jedziemy. Pa 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 pa. Yo yo yo. Yo yo yo. Moi drodzy, zapraszam was na trzecią i ostatnią grę. Uuu, tutaj coś widzimy specyficznego. Specyficznego. Pytanie, czy to bardziej... Tarika sobie nie wiem, kusi, żeby zostawić te dwie dwójki tylko po to, żeby go zdenerwować. Dobra, jako że to jest i film i tak na kanał, no to czego się nie robi? Bo o mój Boże, on nie będzie... Jaki on będzie zły! Jaki on będzie zły! Dobra, widzę, żarty się skończyły. Dawaj, te, dawaj, 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 dawaj. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale on gra tu głównie zaklęcia. I te zaklęcia będą w cholerę drogie. Nawet nie będę tego blokować. Nawet nie będę tego blokować. O, nawet nie zablokuję tego, zacznijmy od tego. Ale oczywiście nie chcemy tutaj hapeków tracić, a spokojnie, ja nie skończyłem, ja się dopiero rozkręcam. Ale mamy same karty. A już dwa razy więcej. Nawet jakby chciał chłop reperkusję zagrać, to już co za drogie dla niego, ty. Dobra. Czyli tak, olewamy kompletnie wszystko i gramy pod wsparcie. Dobra. Przynoszę jasność. Tego nie możemy rzucić za bardzo, dopóki on nie spali punktów. No i mamy wstępniak. Znowu ten sam. Dobra, teraz zagram, nie? Teraz zagram dla niego. Może tym razem będzie bardziej szczęśliwy. Może tym razem będzie więcej fanu. Myślę, że Esmus, żeby już stakować. Dzwonki. Tego nie zagramy w życiu w tej grze. Przecież dobre połączenie. Czujesz to? Gotuje się walka! Myślę, że nawet gdybym chciał, to nie zdążę tutaj zabić tej karty. Nie wiem, ta karta... Nie, dlaczego ona ma statystyki 4-4? To dziś tego nie rozumiem. 4-3 powinna mieć. Tym samym Bursumiś 3-4 bez możliwości bloku. Poczuj żar! Jedz ile wlezie, przyjacielu! Przygotuj się. Wolał przyjąć 5 na klatę. No ziom mnie zaskoczył zupełnie. Ale mamy kombo! Jak mi nie wycofa... A jest jakaś szansa, że tego nie zrobi? To jesteśmy w OP sytuacji w następnej rundzie, bo mamy dwa buffy. Czyli się wsparcia. I to nam w zupełności wystarczy. Na pewno będzie chciał wskrzesić, ale wtedy wymusimy na nie manę. Bo jest dwa i jeszcze jeden, żeby był kradzież. I przyjdzie smoczek na następną rundę, więc jest git. Dawaj, 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 brachu, dawaj, 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 dawaj. Klikaj tam coś, ty, wariacie. Uuu, a jednak... Poświęcił wszystkie punkty na to zagranie.
No dla mnie jest to fascynująca decyzja. Bo wycofanie go kosztuje teraz 4 punkty. Ty jesteś Tarik, protektor owocnej wspinaczki i powodzenia. O Boże, jeżeli on tu tego nie wycofa. On tego nie wycofa, widzu, ty. Kupmy się. O Jezusieńku. Trzymać się mocno. Nie można walczyć o pustym żołądku. O kurde. O kurde. O kurde. Plus nie wiem, czy ma tyle zaklęć. To nawet z buffem za 2 nie da rady. A to ratowanie jest. I wciąż nie ma jeszcze tego. Nie przepływu, tylko... Boże, jak to się nazywa? No, przypływu. Nie przepływ, tylko przypływ. Medytację. Dziecko, najlepiej byłoby zagrać Esmusa. Czy mi starczy za... No właśnie, ale tu będzie negacja. Tu będzie negacja niestety na 100%. To mogę przyjąć na klatę. Bo on tu buffa ma. To nie podlega żadnej dyskusji. Chyba, że zagrałem po prostu pod buffę w następnej rundzie, nie? Jeden, za chwilę będzie drugi. Kombo i piątka. No to jest jakaś propozycja. Ładnie zagrane teraz. Ładnie zagrane. To było w sensie bardzo takie smooth. Nie możemy dziewiątki zagrać. Byłoby pozamiatane, ale wiemy, że ma negację. Ale my mamy za to swoje kombo i mamy piątkę, żeby wymusić jakieś inne zagranie negacji, nie? No i teraz tak. Najlepiej byłoby zabić w końcu tego cholernego mastera, bo będzie chciał go ratować. I on nie zabije, bo ma najwięcej value. Tarik ma awans. Przygotujcie się! Nikt nie o kurde, ty. Jedyny możliwy kierunek to w górę. Wow. Rzucasz wyzwanie wiatrowi? Przezdarzały projekt. No i on nie spali negacji. Myślę, że jakieś wycofanko. Na jego miejscu grałbym wycofanie. Cały stół wyeliminowany. Żałosne. Matko boska. Wyobraźcie sobie, co byłoby, gdyby on nie miał negacji, nie? Synkopa. No dalej to wszystko. Cały czas zabijamy. Niezłe. I piątka i w następnej siła bohaterów? Niezłe, niezłe to było. Pytanie, czy zrobi tak, jak myślę. Szkoda, ale możemy smusika sobie dodać jeszcze śmiało. To jest jeden. Czyli trzeba negację mu teraz spalić. I zagrać dziewiątkę w następnej rundzie. Będę mieć 8-2. I barierkę można dać Tarikowi, żeby podwójnie zadziałało. Ryzykowne, ale I don't care. Z prawej strony trzymane cały czas. Nie było żadnej odpowiedzi na to. Przypominam. Pytanie, czy ma drugą negację. Spokojnie. Jaki był zamiennik Tarika? Z najwyższą skutecznością. Czy dobrze zagrałem? Z lewej strony! Niego szlak trafi, ty. Nowy budulec, nowy. Ale mnie wkurzył teraz, ty. Widzu. O jedno cięcie za dużo. A kogo najlepiej poświęcić? Czy masz buffa? No way. Nie masz takiego buffa. Pff!
cieszę się, że za te dwie negacje, która jeszcze była z lewej strony, czyli dobrana przed sekundą, wygraliśmy grę. Jezu, dawno się tak dobrze nie bawiłem. Mam nadzieję, że wy również. Pozostaje mi was zaprosić oczywiście jak zawsze na streamy, są codziennie po godzinie 19:20, regularność od 2 tygodni lub 3. Także trzymajcie się do następnego. Jo.